Na relację zaprasza Indeko, producent szaf i garderób na wymiar. Krzysiek, no tak liczyłeś dzisiaj na punkty i punkty są, więc chyba zadowolony jesteś. No tak, tak, zadowolone punkty są. Chociaż taki lekki niedosyt jest, bo można było jeszcze tam dalej skoczyć. Można było, to w takim razie co zawiodło? Znaczy tak, jeszcze nie do końca trafiałem w próg, te skoki były trochę za późno, ten drugi przede wszystkim. No i tak brakowało prędkości, żeby dalej odlecieć. Czy myślisz, że tutaj możesz pobić swój rekord życiowy na przykład jutro? No on jakoś wyśrubowany nie jest, także jak najbardziej. Masz jakieś szczególne takie oczekiwania, jeśli chodzi o ten konkurs drużynowy, jakoś się mobilizujesz? Nie, podchodzę tak jak do każdych zawodów. Swoje normalne, dobre skoki. Myślisz, że stać nasz kraj na jakąś tam miejsce w czołówce? No jak najbardziej. W takim razie dzięki, no i życzę, żeby jutro było jak najlepiej. Najlepiej podium. Nie, dzięki. Piotrek, punkty są, ale taki zachwycony nie wyglądałeś, szczególnie po pierwszym skoku. No, punkty są marne. Skoki nie były do końca takie, żebym był z nich zadowolony. Wczoraj mi się wydaje, że te skoki były ciutkę lepsze. Tak dużo lepiej się w sumie czułem wczoraj, tak bardziej biodro mi wychodziło i tak no, przyjemniejsze były te skakanie, a dziś tak no... Troszkę, żebym się męczył jeszcze. W tym pierwszym mnie tam trochę rozbujało w samej końcówce. Ledwie, żebym tam wylądował. A ten drugi już lepszy? Drugi mi się wydaje, że był jeszcze trochę gorszy od tego pierwszego. Jeśli chodzi o próg, no tak... W tym drugim troszkę za bardzo mi tam, myślę, na palce poleciało i nie było potem wysokości, żeby odlecieć. No i w sumie próg potem też nie oddał, no bo jak przeleciało, no to noga tak nie dała do progu. Jednak no, miałeś tutaj konkurs za sobą całkiem dobry, a uważasz, że warunki też były sprawiedliwe? No, warunki były w miarę równe. Wszyscy mieli z tyłu. No i w zasadzie no sprawiedliwe, no wygrali ci co mieli, najlepsi, my tam coś tych punktów zrobili, ale no ale w sumie ogólnie konkurs myślę pozytywnie taki sprawiedliwy. Tak, patrzyliśmy, że trochę z prędkościami odstajecie od tych najlepszych, z czego to może wynikać? No troszkę tak, a z czego to wynika to... Nikt nie wie. Ja też nie wiem. No coś w dojeździe chyba będzie, no ale w zasadzie no to nie nowość, że odstajemy, no tylko tu na im większa skocznia, tym to więcej widać, tak się mi przynajmniej wydaje, nie wiem, czy może się pomyli nam letnie narty dali, nie? Nie wiem, sam nie wiem. Jutro konkurs drużynowy, jak zwykle jakoś dodatkowo się jeszcze będziesz zmobilizował? No pewnie do drużyny trzeba skakać, się zmobilizować, pobudzić, no i walczyć jak najlepiej się umie, no i dać siebie wszystko. Dzięki, no i życzę jutro, żeby było jak najwyższa lokata. Dzięki.